I pierwsi goście w naszym studiu, Katarzyna Kulas, Zbyszko Siewkowski, Stowarzyszenie ETAP. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Był kiedyś taki prezydent Stanów Zjednoczonych, który podobno miał na biurku taką karteczkę, taką tabliczkę gospodarka głupcze. Ja sobie to troszeczkę sparafrazowałem, ekonomia głupcze, ale Wy udowadniacie, że ekonomia to nie wszystko. Rzeczywiście ekonomia to nie wszystko. Z ekonomią zawsze jest związany człowiek i w takiej gospodarce wolnorynkowej, może zwłaszcza teraz uprawianej w Polsce, stawia się na pierwszym miejscu pieniądz. My uważamy, że pieniądz jest dobrą rzeczą, o ile on jest środkiem do utrzymania rodziny, do utrzymania się w życiu. Natomiast tak naprawdę najważniejszy jest człowiek i on jest tym największym kapitałem. W ekonomii społecznej uważamy, że kapitałem jest człowiek, bo w nim jest potencjał ten największy, ogromny, który można z człowieka wykrzesać i człowiek jest zdolny do wielu wielkich rzeczy. My zajmujemy się ludźmi wykluczonymi społecznie, zawodowo, społecznie i zawodowo. I osoby do nas trafiają do Centrum Integracji Społecznej, które działa na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, trafiają na taki roczny pobyt i uczą się danego zawodu. Może za dużo powiedziane zawodu, jakiejś aktywności zawodowej, żeby odbudować sobie nawyk pracy. Są to najczęściej ludzie wykluczeni społecznie, czyli już i zawodowo, którzy już przez kilka lat nie mogą się odnaleźć na rynku pracy. A to z powodu niedostosowania społecznego, a to poprzez swoją przeszłość, czyli na przykład mogli jakiś czas spędzić w więzieniu, mogły to być osoby bezdomne, ale mianownikiem takim podstawowym dla tych osób jest jednak długotrwałe bezrobocie. I takie osoby, kiedy do nas przychodzą, to przez rok mogą odbudować sobie nawyk pracy, zobaczyć, jak rynek wygląda na przedmiotach teoretycznych w Centrum Integracji Społecznej. Takim dniem teoretycznym jest poniedziałek, gdzie się uczą przedsiębiorczości. Tutaj mówimy najczęściej o spółdzielni socjalnej, o takiej działalności gospodarczej, którą można wykonywać w grupie. I to jest taki najbardziej dostosowany podmiot dla osób wykluczonych społecznie. I mają też metodę aktywnego poszukiwania pracy. To jest taki przedmiot, w którym starają się zrozumieć na nowo, jak wygląda rynek pracy, uczą się pisać CV, listu motywacyjnego i zdobywać podstawową wiedzę o rynku pracy. Natomiast jeszcze są warsztaty psychologiczne, one są przeznaczone dla ludzi, dla wszystkich uczestników centrum, ale też mają zamiar pomóc w odbudowaniu swojej rzeczywistości osobowej, odbudowaniu swojej tożsamości, też odkrycia na nowo swojej tożsamości rodzinnej i tak dalej. W związku z tym te przedmioty są uprawiane, że tak powiem, raz w tygodniu. Mamy też tak w ramach przedmiotu takiego teoretycznego, ale też walki z wykluczeniem cyfrowym, kurs komputerowy. I on jest dość u nas dobrze prowadzony, bo on jest prowadzony od wtorku do piątku przez 6 godzin, przez 2 miesiące. I naprawdę mamy bardzo, bardzo dobrego nauczyciela tego kursu komputerowego. I ludzie po tym kursie z ogromną dawką wiedzy wychodzą, znajomości i posługiwania się komputerem. To jest z jednej strony walka z takim współczesnym wykluczeniem cyfrowym, żeby jednak człowiek umiał posługiwać się tym narzędziem, którym się wielu ludzi dzisiaj już posługuje. Praktycznie można powiedzieć, że wszyscy. Ale też to jest taki pierwszy moment zapoznania się uczestnika naszego z centrum. I my możemy rozpoznać taką osobę, to ma do niego łatwiejszy dostęp pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog, też dyrektor, a potem jest kwalifikowany na warsztat zawodowy. Warsztatów zawodowych w Centrum Integracji Społecznej mamy 5. To jest warsztat ogrodniczy, który jest naszym takim warsztatem modelowym, najlepszym. Mamy tutaj pracowników, absolwentów po Uniwersytecie Przyrodniczym. Ten warsztat został zbudowany w oparciu o współpracę z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową w ramach partnerstwa lokalnego. Nam się ze Spółdzielnią Mieszkaniową bardzo dobrze współpracuje. Zresztą od Spółdzielni Mieszkaniowej zaczęła się cała historia Stowarzyszenia ETAP, bo Wy na samym początku pomagaliście osobom, które mają jakieś zadłużenia wobec spółdzielni mieszkaniowych. Tak, tak. Powstał wspólny program. My tutaj w tym programie brała udział Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, brał Caritas Poznański udział, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie filia Piątkowo i też oczywiście Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
i w ramach takich działań na lokalnych na osiedlu powstało Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, które potem przerodziło się w Stowarzyszenie ETAP i ono przejęło te działania i zaczęło je prowadzić na większą skalę. Dzisiaj jest oferta dla uczestników z całego miasta Poznania. W programie jest rocznie między 80 a 100 osób. Mamy już w tej chwili 18 pracowników, także to też jest ogromny kapitał ludzki, ale też ogromny kapitał do utrzymania. W związku z tym my dzisiaj myślimy o tym, że dostajemy jakieś dotacje na utrzymanie centrum, ale one są niewystarczające. One są na poziomie 1/3 do 2/3. Resztę musimy wypracować. I to są te warsztaty pracujące. Ten warsztat ogrodniczy, budowlany, opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną i warsztat produkcyjny. I to są warsztaty, które wypracowują zysk, bo doszliśmy do wniosku, że nasi uczestnicy cenią sobie pracę taką, za którą jest wynagrodzenie. To znaczy, że praca udaje się sprzedać. I oni wtedy widzą, że są w jakiś sposób wartościowymi ludźmi, że to nie tak do końca jest, jak się o nich często mówi, że są do niczego i że tylko by pod kioskiem stali i pili piwo, czy po prostu chodzili do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i żebrali o pieniądze, że oni mogą zapracować, bo oni na podstawie rocznego pobytu, ale na podstawie miesięcznego pobytu otrzymują świadczenie integracyjne, które jest w wysokości zasiłku dla bezrobotnych i ten okres zatrudnieniowy to jest okres składowy, którym się liczy do okresu zatrudnieniowego. I w związku z tym jakby uprawiamy taką ideę, za pracę jest płaca. I oni widzą, my wykonujemy jakieś zlecenie, za to zlecenie ktoś w stowarzyszeniu płaci, to znaczy, że nasza praca jest opłacalna, że umiemy coś dobrego zrobić. I to jest dla nich bardzo wartościowe. Natomiast no, musimy wziąć pod uwagę, że Centrum Integracji Społecznej to jest miejsce, gdzie człowiek odbudowuje się i społecznie, i zawodowo. Więc nie jest ta osoba, która przychodzi do nas do centrum w pełni wydajnym pracownikiem. Często ta aktywność, można ją porównać na poziomie 1/3 wykwalifikowanego pracownika. W związku z tym widzimy, że potrzebujemy innych źródeł utrzymania. I dzisiaj dorastamy do takiego miejsca, dojrzewamy do takiej sytuacji, że widzimy, że potrzebujemy powołać przedsiębiorstwo społeczne, które będzie miejscem zatrudnieniowym z jednej strony dla absolwentów Centrum Integracji Społecznej, ale z drugiej strony będzie też obszarem naszego zarobkowania, gdzie będziemy mogli tą nadwyżkę bilansową wypracować w znacznej mierze i ją potem przeznaczyć na Centrum Integracji Społecznej. Powiedział Pan, praca jest opłacalna, praca jest efektowna. To zresztą widać po tych gadżetach, które Państwo przynieśli dzisiaj do nas. Tak, ale to są wstępne modele. Wstępne modele, prototypy. Tak, jeszcze wszystkie są do zmian, wiele jest w trakcie dopiero produkcji, także poszukujemy teraz osoby czy producenta, który będzie nam szył na większą skalę te torebki, także wszystko jest jeszcze w toku działań. Ale te torebki też zostały wypracowane w ramach przedsiębiorstwa. Tak. Tak, bo nasze przedsiębiorstwo, które zostało powołane przez Stowarzyszenie ETAP, jesteśmy właśnie na etapie formułowania tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego jedynym udziałowcem będzie Stowarzyszenie ETAP i które właśnie będzie nadwyżkę bilansową przeznaczać na utrzymanie centrum. Ono ma za zadanie właśnie prowadzenie pewnej aktywności, prowadzenie jakiegoś zakładu. I pierwszą taką działalnością, którą chcemy właśnie uprawiać, to jest produkcja galanterii skórzanej. No właśnie jesteśmy na etapie pierwszych wzorców i tutaj z racji doświadczenia pani Katarzyny Kulas, która jest z jednej strony menadżerem produktu, jest po ekonomii, także ma dużo większe związki z tą ekonomią prawdziwą, realną ekonomią, którą się uprawia na co dzień, niż my, którzy zajmujemy się ekonomią społeczną i tą ekonomią, którzy chcemy się nauczyć tej ekonomii prawdziwej. Jednak widzimy tutaj i też jakby drugi element, który jest atutem tutaj koleżanki, to jest to, że ze światem mody ma do czynienia. Nie? Jest z jednej strony młoda, dopiero co skończyła studia, w związku z tym ona zna trendy mody. Nie? Tutaj już też jest, myślę, już jest nazwa, jest już pomysł na tą nazwę tej jakby linii produkcyjnej, ale może oddam tu głos koleżance,
niespodziance. Okay. Myślę, że na temat, co tak. będzie robiono i co chcemy wytworzyć, ona tutaj powie w sposób bardziej kompetentny. Tak. No więc przedsiębiorstwo ma się przede wszystkim zająć galanterią skórzaną, ale nie chciałabym, żeby to były modele czy torebki, na które mamy, tak widzimy na co dzień. Ja spotykam się na pokazach mody bardzo często już z projektantami torebek, ale także z wieloma dziewczynami, które za każdym razem ja je obserwuję, a one dają mi pewne rady, czego brakuje w torebkach, czym można się przebić na rynku. Także ja uważnie wszystko zbieram i postaram się, myślę, dotrzeć do rynku, jak najlepiej będę potrafiła. Teraz chcemy się przebić przede wszystkim unikatowymi modelami. To znaczy te, które tu są, to są rzeczywiście modele, które już się pojawiają. Natomiast w każdej torebce chciałabym coś zmienić, żeby jednak jej wygląd odbiegał od tych, które istnieją na rynku. Mamy też dodatkowy taki pomysł, który myślę też wejdziemy na rynek i przebijemy się. Nie chcę jeszcze o nim mówić, ponieważ jest to wszystko w takim etapie na razie pomysłu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mamy różne kolory tych skór. To będą na pewno też stopniowo będą kobiety mogły sobie dobierać kolorystykę. Początkowo zaproponuję jakąś taką od siebie, która najbardziej będzie, myślę, wiosenną kolekcję tutaj nam zdobiła. Nie wiem, jakie jeszcze pytania, to na gdzie wszystko informacji chętnie... na temat takich torebek, gdzie więcej informacji na przykład możemy dostać na temat tego, gdzie to kupić, bo myślę, że już część widzów, a telewizję chyba przede wszystkim, już ma na pewno ochotę na któryś model. Bardzo się cieszę i chciałabym podać adres strony, natomiast jeszcze jej nie ma. Wszystko jest w toku przygotowań. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy będziemy mogli gdzieś tą stronę w telewizji wspomnieć o torebkach, ale i pokazać. Na razie wszystko jest w toku przygotowań. To jest przepis na sukces według Pana? Jest to zdecydowanie przepis na sukces. Myślę, że możemy podać stronę internetową stowarzyszenia. Także tutaj na tej stronie póki co możemy te kilka modeli pokazać. No, jest rzeczywiście to faza budowania modelu, ale ja jestem zdania tak, że jeżeli jest osoba, która się pojawia i jest przekonana do pomysłu i tą wiarę w ten produkt i w ten swój pomysł ma, to ja zawsze to wspieram, bo uważam, że kapitałem jest człowiek. Tutaj jeszcze koleżanka tutaj ze światem mody ma do czynienia, też bierze udział w pokazach mody i wie, co jest w danym momencie bardzo atrakcyjne, wie, w co się ubierają młode dziewczyny, z tym środowiskiem mody ma do czynienia. I ja jestem bardzo przekonany do tego pomysłu i myślę, że on będzie się bardzo dobrze sprzedawał. Już mamy zamówienia, tylko że właśnie szukamy producentów właśnie, którzy będą nam w sposób zadowalający jakościowo wykonywać te produkty. Oczywiście Państwo mówią, czy Państwo nie myślą sami w przyszłości tego szyć? Myślimy, nie wiemy, czy to się nam uda. Jakby produkt będzie to ekonomii społecznej. Natomiast czy będą to wykonywać ostatecznie absolwenci bądź uczestnicy Centrum Integracji Społecznej? Na dzień dzisiejszy tego jeszcze nie wiemy. Na początku na pewno chcemy to wypuścić, ten produkt w profesjonalnej firmie, w profesjonalnym jakimś zakładzie krawieckim. Właśnie jesteśmy na etapie rozmów z pewnymi, z producentami, wykonawcami torebek. No, mam nadzieję, że w najbliższym nam czasie się to uda, że to będzie dobre. Ja powiem tak, że pomysły czasami rodzą się, często się rodzą tak, można powiedzieć, z przypadku, nie? Chociaż ja w przypadki nie wierzę. Po prostu pojawił się atrakcyjny materiał, skóra, ekoskóra, którą mogliśmy tanio pozyskać. I sobie myślałem, czy my to weźmiemy, czy chcemy kupić te skóry, ekoskóry. No i tutaj koleżanka właśnie mi podpowiada, że mówi, tak, ja będę umiała z tego zrobić użytek, nie? I tak zaczęliśmy rozmawiać. Kilka torebek rzeczywiście wyszyliśmy już, jakichś tych opakowań pod tablety, ale zatrzymuje nas trochę sytuacja, że wykonywaliśmy tu pojedynczych kaletników czy krawcowych i ta faza modelu się sprawdziła, kilka modeli udało nam się sprzedać, tak? Jest zainteresowanie i już są następne zamówienia, ale w tej chwili nie jesteśmy w stanie sprostać, bo ta krawcowa szyje kilka dni, ma jakieś tam inne jeszcze zamówienia i musimy poszukać profesjonalnego zakładu, który będzie nam to w sposób już produkcyjny wykonywać. Co
co ważne, jeśli mogę tylko dodać, to że będziemy mieć także produkty dla mężczyzn, bo nie wspomniałam, przez nerwy pewnie. Chcemy dotrzeć zarówno do kobiet młodych, jak i tych w średnim wieku, ale też także do mężczyzn. I tutaj chcemy, panująca moda na tablety, netbooki, także będą dla nich te wszystkie oferty, tylko z biegiem czasu wszystko. Rozumiem. Drodzy producenci, która kamera mi łapie chyba, tak? Drodzy producenci, proszę zajrzeć na stronę internetową Stowarzyszenia Etap. Tam myślę, że jeszcze więcej informacji. Czekamy na ciekawe oferty. Toczą się już rozmowy, więc warto się spieszyć. Bardzo dziękuję za spotkanie. Katarzyna Kulas, Zbyszko Siewkowski, Stowarzyszenie Etap. Jeszcze raz dziękuję. Trzymam kciuki za sukces. Drodzy Państwo, my się na chwilę rozstaniemy, a już za chwilę powracamy z prasą.